To był wyjątkowo trudny okres dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Tak na ostatniej sesji Rady Powiatu Działdowskiego podsumował kończący się rok szkolny wicestarosta Marian Brandt. Ten rok szkolny był rokiem wyjątkowym. Rokiem, w którym przyszło nam się zmierzyć z koronawirusem i ponad 3 miesiące kształcenie odbywało się w sposób zdalny na odległość. Ten brak kontaktu ucznia z nauczycielem na pewno będzie w jakiś sposób odczuwalny, ale mam nadzieję, że ta realizacja, która była prowadzona przez naszych nauczycieli poprzez monitorowanie tych działań przez dyrekcję poszczególnych szkół, a także mobilizowanie uczniów i ich aktywności do takiego procesu kształcenia przyczynią się do dobrych efektów w następnym roku szkolnym. Ja dziękuję Państwu, nauczycielom, gronom, całym gronom dyrekcji szkół, uczniom, że wytrzymali, byli cierpliwi, że byli bardzo odpowiedzialni pomimo tego reżimu sanitarnego, pomimo tych trudnych działań i pomimo wszystko udało się zrealizować podstawę programową, a wyniki kształcenia, mam nadzieję, będą dobrym pokłosiem w następnym roku szkolnym. Dzięki również tym działaniom, pomimo tego koronawirusa, udało się zrealizować wiele projektów unijnych w ramach RPO. To ponad 3000 zł pozyskanych przez dyrekcję szkół, a dzięki temu zwiększenie bazy dydaktycznej, a także staże dla naszych uczniów, dzięki którym podnosimy efektywność kształcenia w jednostkach prowadzonych przez powiat działdowski. Zdalne nauczanie, egzaminy zawodowe i maturalne w wyjątkowych okolicznościach dały się we znaki wszystkim. Miejmy nadzieję, że już nigdy nie będziemy musieli przechodzić tego ponownie.